Alik i Michał Adamiuk. Przedostatni dzień kampanii wyborczej. Co robią Tusk i Kaczyński? Sprawdzamy. Przedwyborcze obiecanki i cacanki. Polski nie stać na ich spełnienie, mówią eksperci na EFNI. Gościem Radia Z jest europoseł Platformy Jan Olbrycht. Rozmowa z Europejskiego Forum z Sopotu. 17. Dwaj główni rywale PiS i Koalicja Obywatelska zaostrzają walkę o głosy na ostatniej prostej kampanii wyborczej. Donald Tusk zapowiada, że w ostatnich godzinach kampanii chce być prawie wszędzie. A Jarosław Kaczyński nie szczędzi złośliwości pod adresem lidera Platformy. Nie tylko kłótnie, nie tylko walki wewnętrzne, nie tylko chaos, ale także człowiek, który się po prostu nie nadaje. Jeszcze raz może użyję tego porównania, bo zostało zagłuszone. On się tak mniej więcej nadaje do tego, jak ja do skoku z wyż na najbliższą olimpiadę. Bez was Polska będzie gorsza, tak kobiety na wybory wzywa była pierwsza dama Anna Komorowska. Uprawnionych do głosowania jest 12 milionów Polek. Trzeba zrobić wszystko, żeby wyszły z domu i uwierzyły, że mają wpływ na swoją przyszłość, mówi była prezydentowa. Pani Krysiu, bez pani Polska będzie gorsza. To pani decyduje, kto będzie decydował, ile czasu będzie pani czekała do lekarza. Jaką edukację odbiorą pani dzieci albo wnuki? Na pytanie Fundacji Batorego aż 72% pań deklaruje zwiększenie przychylności dla partii, która zaproponuje równe płace kobiet i mężczyzn. Niezależnie od tego, kto będzie tworzył rząd po niedzielnych wyborach, musi przygotować się na cięcia, może nawet na nowe podatki. Ostrzega uczestnik Europejskiego Forum Nowych Idei, ekonomista dr Sławomir Dudek. W tej sytuacji, gdzie luka VAT-owska wzrosła, gdzie mamy recesję, spowolnienie gospodarcze, nie da się zrealizować obietnic żadnej z partii, które są obecne, bo wszystkie partie mają jakieś obietnice. Najtańsze to jest 120 miliardów i to jest Koalicja Obywatelska, najdroższe to jest Lewica, 200 miliardów złotych. Ekspert Instytutu Finansów Publicznych uważa, że po wyborach powinno się zacząć dyskusję o nowym podatku na obronę państwa, bo nie może być tak, że w obliczu zagrożenia ze strony Rosji zbroimy się za pieniądze z długu. Polska przedłuża kontrole na granicy ze Słowacją. Miały być do dzisiaj, ale będą do 2 listopada, informuje o tym MSWiA. W wiadomościach reporterka Radia Z Alicja Waliszewska-Lu, co jeszcze dzieje się na granicy? Jednocześnie Straż Graniczna podsumowuje dotychczasowe działania. Od kiedy na granicy ze Słowacją przywrócona została kontrola graniczna, zatrzymaliśmy 131 nielegalnych migrantów, a jedynie w tygodniu przed wprowadzeniem kontroli było ich 237. Informuje Monika Szpunar ze Śląskiej Straży Granicznej. W tym czasie zatrzymano kilkadziesiąt osób próbujących przekroczyć granice nielegalnie w tak zwanej zielonej strefie. Alicja Waliszewska, Radio Z. W związku z kontrolami tymczasowymi każdy, kto przekracza granicę, powinien mieć przy sobie dowód osobisty albo paszport. My dziś w Sopocie, prosto z Europejskiego Forum Nowych Idei, gość Radia Z. Zapraszam, Beata Lubecka. Zapraszam, Jan Olbrycht, europoseł Koalicji Obywatelskiej, właściwie powinnam powiedzieć Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. W Platformie Obywatelskiej no ładne kilkanaście lat. Z tego, co pamiętam. I europoseł od 2004 roku. Chociaż bardzo rzadko pan bywa w mediach, a jednak 4 kadencje w europarlamencie. Tak. Zależy, kto się czym zajmuje. Ja się zajmuję głównie kwestiami takimi jak właśnie fundusze europejskie, jak zajmuję się miastami, zajmuję się budżetem, pracuję w frakcji, jestem tam odpowiedzialny za całą legislację. To nie są tematy, które straszliwie są popularne w mediach, ale no każdy, jeżeli pani pozwoli, każdy europoseł z każdego kraju trochę się boi, że jak zniknie z rynku krajowego, to go nie wybiorą. Dokładnie tak. W związku z czym część z moich kolegów, jak z tego widzę, znaczy kolegów, którzy są w parlamencie, bez przerwy bywają w Sejmie, bez przerwy nadają coś Sejmu, a w dwóch miejscach nie można być. Więc albo pracują, albo są w Sejmie. Ja natomiast jednak poświęcam się pracy w parlamencie, ale równocześnie cały czas pracuję z polskimi samorządami, przekazując informacje i bardzo wiele mam spotkań, także staram się utrzymywać. Ale w mediach jestem niezbyt często. A Polska na ostatniej prostej, jeśli chodzi o kampanię wyborczą. No i mieszkańcy całej Polski otrzymują takie SMS-y z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dostał pan też, czy nie? Nie, nie dostałem, bo przynajmniej nie zauważyłem. No, ostrzegają przed fałszywymi SMS-ami i mailami rozsyłanymi do użytkowników w Polsce, które mogą się podszywać pod komitety wyborcze. Czy ktoś chce, a jeśli tak, to kto, wpłynąć na wynik wyborów w Polsce?
No, na pewno jest tak, że ktoś jest może nie tyle zainteresowany wynikiem wyborów, ile destabilizacją, znaczy wzrostem napięcia, obaw, strachów i tak dalej. Bardziej bym widział zainteresowanie po stronie dzisiaj ekipy rządzącej niż opozycji. Opozycja raczej jest zainteresowana po prostu wygraną, a nie wzbudzaniem dzisiaj obaw, strachu i tak dalej. Pan, że te SMS-y, bo te SMS-y, które dostawali Polacy i zresztą podniosło się rwetes w internecie, bo to była tego typu informacja, że Prawo i Sprawiedliwość będzie zapewniało też, no nazwijmy to, darmowe pogrzeby. No, Prawo i Sprawiedliwość się od tego absolutnie odcięło, że to nieprawda, że w ogóle nie mają z tym nic wspólnego. Nie, oczywiście był zbyt daleko idący wniosek, żeby ktoś to robił ze strony rządowej, ale myślę, że przed wyborami dzielą się środowiska, po prostu grupy różnych ludzi, którzy wpływają na wyniki, w związku z czym na pewno to jest próba destabilizacji, wywołania niepokojów społecznych i bardzo niedobra. I zresztą są okropne te teksty, które się pojawiają. Natomiast, a może jednak inspiracje płyną zza naszej wschodniej granicy? No to przeważnie tak jest, jak się dokładnie pogrzebie, na przykład i tak było ze szczepionkami, prawda, że była cała grupa antyszczepionkowców polskich, a potem się okazywało, że oni byli w ogóle wmontowani w cały zespół takich botów rosyjskich. Także gdzieś tam inspiracje są. To pytanie jest, kto jest zainteresowany destabilizacją sytuacji w Polsce? Bo to na pewno Rosjanie są tym zainteresowani, ale to nigdy nie odbywa się wprost. Znaczy odbywa się przez jakieś grupy, przez jakichś ludzi, przez jakichś wynajętych hakerów czy innych. Także no niestety napięcie rośnie i trzeba bardzo wytrzymać do końca, żeby rzeczywiście nie dać się ponieść emocjom. Ale czy to jest rozsądne na przykład ze strony Koalicji Obywatelskiej? No bo jednak Donald Tusk też o tym mówi, że być może PiS będzie chciałoby wysłać wojsko, żeby stłumić protesty po ewentualnej wygranej opozycji. No tu chciałem, ja dokładnie wysłuchałem tego, co mówi mój szef, szef mojej partii. Tak, wczoraj w Ełku. Ale mówił to również po spotkaniu w Ełku w telewizji Polsat, gdzie mówił, nie mówiąc o tym, że on tak myśli, tylko zacytował generała Skrzypczaka, także mówił o tym, że to właśnie wojskowi byli urzędujący na wysokich stanowiskach, informują, że takie są obawy środowiska wojskowych. Zresztą nie jest to bezpodstawne i oczywiście byłoby to bardzo niepokojące. Mamy nadzieję, że to jest tylko obawa, która się pojawia, a nie realne zagrożenie. Ale jak można sobie to wyobrazić w ogóle, no, że miałoby coś takiego nastąpić w środku Europy, w kraju, który należy do Unii Europejskiej, który jest członkiem NATO, no, jest krajem demokratycznym. No tak, znaczy, ale jeżeli to mówi generał Szybcza, to wie, co mówi zapewne. I to jest tak, że jeżeli to nie jest tak, że ktoś na przykład wyprowadza wojsko z powodu wyniku wyborów. Nie, tylko że to są reakcje wtedy, kiedy następuje zestaw niepokojów społecznych, prawda? Kiedy jakieś wybuchają niepokoje, zamieszki, czyli i wtedy się wyprowadza wojsko. Więc tu mu chodzi o to, żeby nie pozwolić na to, żeby tego typu emocje się pojawiły, bo reakcje mogą być bardzo różne. Ja wierzę Donaldowi Tuskowi, że to, co on mówi, to słyszy od wojskowych i to trzeba brać poważnie, ale myślę, że obie strony biorą to poważnie teraz. Mam nadzieję, że po stronie również pisowskiej też wszyscy zdają sprawę z tego, że Polska nie jest krajem gdzieś na antypodach, tylko jest krajem w środku Europy i pewne rzeczy nie można zrobić. Mam nadzieję w związku z tym, że nikomu nie uda się zdestabilizować sytuacji. A kto wygra te wybory? Obstawiamy czy nie obstawiamy? Czy w ogóle po prostu, no bo jednak sondaże właściwie od początku rządu Prawa i Sprawiedliwości, w tych sondażach liderem jest Prawo i Sprawiedliwość. No tak, gdybym był niezależnym obserwatorem... Zawsze może pan powiedzieć, nie jestem wróżką. Oczywiście. Nie, tylko gdybym był niezależnym obserwatorem, prawda, to wtedy mógłbym sobie pozwolić na stawianie jakichś hipotez. Ja jestem politykiem Platformy Obywatelskiej i odpowiadam na pani pytanie, że oczywiście wygramy to my, czyli opozycja. Ostatecznie wygramy. Być może nie uzyskamy bezpośredniej większości, ale w rezultacie, jeżeli chodzi o stworzenie rządu, jestem tutaj przekonany, że uda nam się stworzyć rząd. Takie mam przekonanie jako polityk Platformy. Ale dzisiaj ukazał się taki sondaż dla Rzeczpospolitej, z której wynika, że ani opozycja, ani Prawo i Sprawiedliwość nie miałyby większości. W związku z tym no nie można rządzić bez Konfederacji. Ale... Znaczy nie tylko, że nie koalicja, że ta strona opozycyjna, koalicja obywatelska, trzecia droga i lewica nie miałyby większości. Dobrze powiedziałam, opozycja chyba, tak? Czy koalicja obywatelska? No, w każdym razie bez Konfederacji ani jedna, ani druga strona nie mogłaby rządzić. Ja jestem z zawodu socjologiem, w związku z czym bardzo dokładnie obserwuję sondaże, ale nie wyciągam zbyt daleko idących wniosków. Uważam, że rzeczywistość jednak pokaże co innego i uda się zrobić ten rząd, nawet jeżeli sondaże pokazują co innego. Trzeba dokładnie obserwować sondaże, w szczególności trendy, które tam się pojawiają.
wygrają. Natomiast jeżeli chodzi o ostateczny, ja naprawdę poczekam na wynik wyborów. To jest zabieg kluczowy. Rozumiem, nie będzie się pan wytrwał. Nie będzie pan... Nie... Znaczy, sondaże rozumiem, że nie są dla pana aż tak wiążące. Są ważną informacją. No to tyle w części radiowej, ale to nie znaczy, że się rozstajemy. Jan Olbryk z nami zostaje, europoseł Platformy Obywatelskiej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. I gościem Radia Z, przypomnę, jest Jan Olbrycht, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Czwarta kadencja w Europarlamencie. Są takowi jeszcze oprócz pana? No jest Jerzy Buzek. Jerzy Buzek, tak. Tak, Sariusz Wolski, jeżeli chodzi o Polskę. Też kiedyś w Platformie Obywatelskiej. Tak, tak, też kiedyś był. No więc to jest kilka osób. Reszta to na przykład Janusz Lewandowski był po drodze komisarzem, to samo Danuta Hibner. Także myślę, że jest nas chyba kilku, którzy są od roku 2004. Co jak na warunki polskie to jest długo, jak na warunki na przykład niemieckie to nie jest takie długie, bo tam są tradycje długich bardzo okresu przebywania w parlamencie. Ale to no 20... ale my jesteśmy w Unii Europejskiej dopiero 2004 roku. Nie mogliśmy być dłużej. Tak, tak, właśnie. Jesteśmy od samego początku. To jest no 20 lat naprawdę długo. I nie zmęczył się pan? Nie. Nie? Rozumiem, że cały czas, bo są tutaj pytania od słuchacza a propos właśnie pana europosłowania, że tak wyrażę, na przykład. Jest pan członkiem Komisji Budżetowej Unii Europejskiej. Ile wynosi obecnie zadłużenie Unii oraz koszty utrzymania roczne administracji wszystkich instytucji europejskich? Jeżeli chodzi o zadłużenie Unii, to Unia do tej pory się nie zadłużała. Zadłużyła się dopiero teraz, biorąc kredyt na Fundusz Odbudowy. To jest docelowo około 800 miliardów euro, ale dodatkowo jeszcze zaciągnięte kredyty dla Ukrainy 18 miliardów i przypuszczalnie będzie nowy kredyt dla Ukrainy około 33 miliardów. W związku z tym zadłużenie jest dosyć duże. Natomiast spłacane to będzie po roku 2028. Także to jest jeszcze przed nami. Część tego zadłużenia będą spłacać państwa członkowskie, a część będzie spłacał budżet Unii. Koszty roczne utrzymania administracji wszystkich instytucji europejskich. To jest druga część tego pytania. Ja bym powiedział tak, że ponieważ patrzymy przeważnie na procenty wydawane, cała administracja, włącznie z parlamentem, ze wszystkim, to jest około 5% budżetu europejskiego. To naprawdę nie są duże koszty. A budżet europejski, to proszę przypomnieć, ile? To jest ponad 120-130 miliardów rocznie. W związku z czym to jest ponad bilion, mówiąc po polsku, w czasie tych 7 lat. Czyli 5%, to nie ma takiej administracji w tej chwili, nawet w Polsce, która by wydawała w budżecie 5% na administrację. To oczywiście jest bardzo dużo pieniędzy, ale pamiętajmy, to jest instytucja stworzona z 27 państw i naprawdę trzeba bardzo wielu pracowników, którzy muszą to zrobić. Pan mówił, że koncentruje się na tym przede wszystkim, co się dzieje w Parlamencie Europejskim i właściwie ta tematyka pana tak głównie dotyczy, ale rozumiem, że czasami od czasu do czasu pan zerka na to, co się tutaj dzieje. No wie pani, ja co tydzień wracam do domu. No właśnie. Od 19 lat mi się nie zdarzyło zostać na weekend w Brukseli. Zawsze wracam do domu. Czyli na weekendy zawsze pan jest... Zawsze od 19 lat. I przyjeżdżam do domu. Po pierwsze w domu słyszę, co się dzieje w Polsce, jakie są ceny i tak dalej. Po drugie mam zaraz spotkania polityczne, bądź innego typu wykłady dla studentów, czy dla innych środowisk. Także wiem, co się dzieje. W żaden sposób się nigdy nie oderwałem od zjawisk, które dzieją się w Polsce. Ja pytam nie bez przyczyny, ponieważ chciałam zapytać o ustalenie naszych dziennikarzy śledczych, Mariusza Kierszewskiego i Radosława Grucy, którzy dotarli do raportu po kontroli Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które to Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podlega pod Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. No i z tego raportu ma wynikać skala nieprawidłowości przy wydawaniu środków unijnych w tej instytucji. No to rzeczywiście i że ten dokument ma potwierdzać też podejrzenia, jeśli chodzi o mechanizmy korupcjogenne. No, do tej pory, prawdę mówiąc, byliśmy bardzo dumni jako Polska z tego, że u nas poziom korupcji, defraudacji pieniędzy europejskich jest bardzo nikły, bo w ogóle go nie ma. I zawsze o tym mówiliśmy, że rządzący mówią o tym do dzisiaj. No czego się nas czepiacie, skoro u nas nigdy nie było żadnych działań korupcyjnych. I nagle okazuje się, że pojawiają się sprawy, takie jak w NCBR-ze, ale ja wiem, że pojawiło się dużo więcej takich spraw, tylko dużo mniejszej skali. Olaf przysyłał do Polski informacje o pewnych naruszeniach. Olaf, musimy to rozszyfrować. Olaf, czyli instytucja zajmująca się śledzeniem wydawania pieniędzy europejskich. Taki audytor.
To jest instytucja śledcza. Tylko, z uprawnieniami śledczymi. Tak, tylko że ona nie rozstrzyga, tylko jednak dojdzie do pewnych zastrzeżeń. Zawiadomienia. Pewnie. Zawiadomienia do prokuratury. Mm-hmm. Albo się idzie do prokuratora europejskiego, ale Polska nie przystąpiła do prokuratury europejskiej. W związku z czym składa to prokuratury. Z tego co ja wiem, to kilkadziesiąt spraw poszło do polskiej prokuratury z Olafu. One były mniejszej skali i wiem, że nie uzyskały specjalnej odpowiedzi. Olaf nie uzyskał specjalnej odpowiedzi. Takie miałem informacje medialne, które się pojawiły. Natomiast NCBR to jest poważna sprawa, bo to może naruszyć dobre imię Polski jako tego, który wykorzystuje pieniądze europejskie. Jeżeli tam się potwierdzą pewne rzeczy, Olaf to na pewno będzie sprawdzał, to rzeczywiście koniec tego typu wypowiedzi. U nas jak zwykle wszystko super, nie wiadomo czego się nastrzepiają. Pojawiają się mechanizmy korupcyjne, w tym korupcji politycznej. No w tym w raporcie jest również taki wniosek, że należałoby powołać komisję śledczą, która by wyświetliła ten cały proces, co tam się działo w Narodowym Centrum Badania i Rozwoju. No i raport poznamy jutro tak de facto. Ale na profilach polityków Prawa i Sprawiedliwości też przynajmniej niektórych można przeczytać, że cytuję, PO równa się nielegalna imigracja. To ja pytam, czy jeśli zwycięży Koalicja Obywatelska, pan w to wierzy głęboko, to czy czeka nas zalew nielegalnych imigrantów? No tak, no, pytanie jest zadane tak, w taki sposób, jak zadaje się prawie w referendum. To znaczy się, po pierwsze zakładamy, że jest zalew migrantów nielegalnych i tak dalej. Jeszcze pani mnie nie zapytała o przymusową relokację. Natomiast, jeszcze nie, ale tak, jestem na dobrej drodze. No tak, ale czy jest kryzys migracyjny w Europie? Jest. Jest. Nie ma żadnej wątpliwości. On idzie zarówno z południa, jak idzie ze wschodu, u nas przed granicą białoruską. Czy grozi nam to, że ten napływ się będzie zwiększał? Tak, grozi nam to. No teraz pytanie premier Morawiecki na przykład ostrzega, czy też nawet straszy, że grozi nam kolejna fala migracji, tym razem z Bliskiego Wschodu, po tym, co się wydarzyło w Izraelu, że Hamas zaatakował Izrael. Mamy tam wojnę. No nie da się tego wykluczyć. Ja rozumiem, że pan premier Morawiecki mówi my, to mówimy Europa. To jest takie dosyć rzadkie u niego, ale może mówimy Europa. Natomiast od kilku lat państwa europejskie, państwa wszystkie członkowie Unii Europejskiej zastanawiają się nad tym, jak tę sprawę uporządkować. I po kilku latach... A mi się wydaje, że to tak strasznie długo trwa, że... No... To bardzo długo trwa. To trwa za długo. To jest sprawa... Ale w takim razie, kto popełnił błąd, że jednak chociażby Niemcy sobie nie radzą. Przecież o tym ostatnio mówili czołowi politycy tamtejsi i dlatego też jest jednak presja, żeby ten pakt migracyjny przyjąć. Tak, tylko w Unii Europejskiej mamy ścierające się interesy i polityczne, i partyjne, i narodowe. W związku z czym od dłuższego czasu była próba uporządkowania tej sprawy. No jedno, że się udało uporządkować, czyli powołano Frontex. Z tego zresztą rząd polski nie korzysta, chociaż jest w Warszawie. Ale czy on jest taki skuteczny? Ale jest przynajmniej i reaguje. No tak, ale to nie chodzi też o to, żeby powoływać jakieś fasadowe instytucje. Nie. Ale on na przykład reaguje wtedy, kiedy mamy sytuację dramatycznie trudną w Grecji czy we Włoszech i wtedy jadą tam specjaliści, oni są wyspecjalizowani w kwestiach migracyjnych, sprawdzania przyjezdnych i tak dalej. Weryfikacji, tak? Oni pomagają strażnikom granicznym w tych krajach w tym, żeby dokładnie przestrzegać prawa, żeby sprawdzać wszystkich przyjezdnych i tak dalej. Kilka lat trwały uzgodnienia pomiędzy państwami członkowskimi, żeby ujednolicić system wizowy, system azylowy, system tak zwanego system przepuszczania, czyli sprawdzania tych ludzi. I to naprawdę bardzo... Państwa członkowskie każdy miał swoje interesy, nie za bardzo chciało, tam wydawało wizy, nie wydawało wizy i tak dalej. Po kilku latach udało się dojść do jakiegoś uzgodnienia systemu wizowego, azylowego, systemu deportacji. No, klasycznym takim przykładem, jeżeli pani pozwoli, komisarz, który się tym zajmuje, jeździ w tej chwili po Afryce i załatwia z państwami afrykańskimi, żeby wzięły udział w całym systemie zajmowania się migrantami, że po pierwsze się nimi zajęły, a po drugie nawet, jeżeli będą sprawdzeni i odesłani, żeby ich przyjmowali, bo nie chcieli ich przyjmować. I ten komisarz na spotkaniu, na którym byłem, mówił o tym, my wam pomagamy, dajemy wam pomoc humanitarną, przesyłamy wam pieniądze europejskie, a wy nie przyjmujecie ludzi, których my odsyłamy. Jeżeli nie będziecie ich przyjmować, to w takim razie wstrzymujemy naszą pomoc finansową. I to są rozmowy bardzo trudne. Może należy zwiększać jeszcze tę pomoc, no nie wiem. Tak, ale tak jest. Znaczy, to... Finansową. No tak, ale trzeba mieć jakieś oddziaływanie, żeby te rządy się nie wykręcały. Znaczy, bo przecież to one powodują, że ci ludzie uciekają. Prawda? W związku z czym one się jakby trochę z odpowiedzialności wymiksowują. I po tych kilku latach państwa członkowskie zaczęły się dogadywać w sprawie paktu migracyjnego, czyli pięć różnych aktów prawnych.
To nie jest zakończone. W tej chwili rządy uzgodniły, parlament uzgodnił i zaczynają się negocjacje między parlamentem a rządami. Czyli jesteśmy dzisiaj na takim etapie szukania. I w tym momencie, kiedy wszyscy zaczynają się dogadywać, nawet w tym elemencie relokacji, która ma nie być obowiązkowa, tylko ma być dobrowolna, bądź można kogoś zwolnić z relokacji. Ale tutaj Prawo i Sprawiedliwość cały czas podnosi, że oni nie ufają Komisji Europejskiej, że to nie będzie ani, że to nie będzie wcale dobrowolne, że nie będziemy zwolnieni z tego, ponieważ mamy presję migracyjną, tutaj wiadomo, chodzi o Ukrainę, że przyjęliśmy tak dużo uchodźców wojennych i że jeśli nie, to będziemy musieli płacić w takim razie no, słone kary. No tak, ale wyjaśnijmy to. Tą sprawę uzgadniają między sobą rządy, a nie Komisja Europejska. Rządy siedzą i uzgadniają te przepisy. Inaczej, i te rządy no, między... Zacytuję premiera Morawieckiego, żeby nie być gołosłowną. Komisja Europejska decyduje ostatecznie o tym, ilu nielegalnych imigrantów ma przyjąć poszczególne państwo w członkostwie. I druga mówi o tym, że kara za nieprzyjęcie nielegalnego imigranta wcale nie wynosi 22 tysiące euro, ale może wynosić tyle, ile ustalą urzędnicy europejscy. A więc myślę, że pan premier niekoniecznie czytał przepisy, nad którymi głosował, ponieważ... Tam oprócz wielu innych spraw, wizy, azyl i tak dalej, jest kwestia właśnie reagowania na napływ migrantów. I tam jest mowa rzeczywiście o tym, że jeżeli będzie taki nagły napływ, to trzeba będzie się wzajemnie wspierać, albo przyjmując, albo płacąc, albo podejmując działania organizacyjne, ale można być zwolnionym, jeżeli się podjęło, ma się duży napływ migrantów. To jest w tym przepisie. Ostateczną ilość ludzi, którzy będą przyjmowani w jakichś krajach, jeżeli do tego dojdzie, jeżeli państwo nie będzie zwolnione, podejmuje kto? Rada, czyli ministrowie. Nie Komisja Europejska, to ministrowie po przeanalizowaniu sytuacji. I ta większość kwalifikowana. Czyli nie ma prawa weta. No, nie ma prawa weta, ale trzeba w tym uczestniczyć. To znaczy trzeba uczestniczyć w tych rozmowach tak, żeby na przykład, jeżeli dojdzie do tego, żeby zwolnić Polskę, no to trzeba w tym uczestniczyć. Trzeba to załatwić, żeby nas zwolniono. No bo na tym to polega. Albo jeżeli... Tylko, że bawa jest taka, że co roku będzie się to w pewien sposób aktualizować, update'ować, nazwijmy to w ten sposób. No tak, wie pani, ale jeżeli Prawo i Sprawiedliwość generalnie nie ufa Unii, znaczy, cała ta konstrukcja 27 rządów polega na wzajemnym zaufaniu. Siedzimy przy stole, uzgadniamy pewne rzeczy i wzajemnie sobie pomagamy. Jeżeli teraz Prawo i Sprawiedliwość uważa, czy rząd uważa, że nie można ufać tym 26 albo 25, bo oni nas oszukają, a jesteśmy w tej organizacji, to najprostszym sposobem jest, i to podejrzewam, że jest ich wniosek, najpierw z tego wyjść. Prawda? Skoro nie możemy im zaufać, no to w takim razie po co w tym być? Natomiast cała ta sprawa polega na tym, że każde państwo ma swoje interesy, każdy broni swoich spraw, każdy stara się załatwić coś dla siebie, ale stara się załatwić. Czyli być przy stole, przekonywać innych co do tego. I teraz jeżeli Rada, czyli rządy, uzgadniały swoje stanowisko, w tym zwolnienie państw, które jest pod napływem, i Polska głosuje przeciw, to pytanie jest, dlaczego Polska głosuje przeciw czemuś, co w gruncie rzeczy daje Polsce możliwość zwolnienia z tego mechanizmu. No jak długo? Zobaczymy. Mamy nadzieję, że nie będzie takiego kryzysu dalej. Natomiast no, trzeba być trzeźwomyślącym. Sytuacja jest naprawdę bardzo trudna. Napływ cudzoziemców może być jeszcze większy ze względu na wojny, brak wody i tak dalej. Dlatego też państwa członkowskie wiedzą, że muszą to uzgodnić między sobą i muszą wzajemnie współpracować, bo inaczej to sobie nie dadzą rady. Dlatego też ten pakt, ja uważam, że on jest absolutnie potrzebny, ale trzeba w nim brać udział i trzeba w nim maksymalnie wyegzekwować prawa dla Polski. To jest, trzeba być przy stole, trzeba po prostu o tym rozmawiać. To jeszcze raz zacytuję premiera Morawieckiego, który w wywiadzie dla wczorajszej Gazety Polskiej mówił tak, że pakt migracyjny jest niezwykle groźny i że sprzeciwiamy się temu dokumentowi, który posłowie partii Donalda Tuska wsparli w Parlamencie Europejskim. Rozumiem, że chodzi o Europejską Partię Ludową. Tak, znaczy generalnie większość parlamentu... Czy też no, posłowie Platformy Obywatelskiej, jak rozumiem, Koalicji Obywatelskiej. Zdecydowana większość parlamentu wsparła stanowisko parlamentu negocjacyjne. Nie ma jeszcze tego paktu. Jest stanowisko no dzisiaj... ale jednak jest presja, żeby go uchwalić do końca kadencji, prawda? Tak, jest taka presja i zapewne do tego dojdzie. Zapewne do tego dojdzie, bo widzę z tego z dynamiki... Rozpoczynają się negocjacje między parlamentem a Radą i te rozmowy będą bardzo trudne, bo... W parlamencie są środowiska, które będą chciały zradykalizować ten dokument. To wiem, my będziemy przeciwko. Ale czy będą takie stanowiska, żeby to bardzo był radykalny taki dokument? Będą. A kto jest takim radykałem tutaj? No, radykalna, taka skrajna lewica. Skrajna lewica mówi o tym, że to w ogóle to relokacje i tak dalej, to powinno być. Czyli, że trzeba szeroko otwierać drzwi, rozumiem, tak? Mało tego, jeszcze przymusowo na przykład relokować. To środowiska polityczne skrajnej lewicy o tym mówią wprost. My jesteśmy przeciwko.
My jesteśmy przeciwko, mówimy, że nie. To musi być sytuacja, w której się każde państwo analizuje odrębnie. No dobrze, ale jego trzeba wskazać kogoś, nie wiem, kto i kiedy popełnił błąd, gdzie był ten grzech pierworodny. Że sytuacja no, zabrnęła tak daleko. Na własną odpowiedzialność powiedziałbym tak, że Unia Europejska nie była przygotowana na tak poważny kryzys migracyjny. Czyli jednak coś przespaliśmy, tak? Tak, znaczy się, były sygnały, te, które są na granicy znaczy, hiszpańskiej, prawda, że taki był napływ cudzoziemców. Były doświadczenia amerykańskie napływów przez granicę. Jakby przez... Ale też do Niemiec w latach 2016-2017 napłynęło prawie 2 miliony uchodźców. A to już było dużo później. To już było dużo później i to już był dalszy ciąg kryzysu migracyjnego. W gruncie rzeczy proszę zwrócić uwagę, że jak nastąpiła wiosna arabska, to tam nastąpiły takie gwałtowne zmiany i potem no, nieprzypadkowo również z tych państw popłynęło bardzo wiele ludzi, bo to, do czasu, kiedy oni trzymali kontrolę na granicach, to w gruncie rzeczy tych uchodźców na morzu było mniej. W momencie, kiedy zmieniła się całkowicie sytuacja na Bliskim Wschodzie, to w gruncie rzeczy zaczęła się taka masowa migracja łodziami, której wcześniej było i szczerze Unia nie była na to przygotowana. No i poza tym jeszcze są te szlaki przemytników. No jak sobie z tym poradzić? To jest najgorszy problem. To pani dotknęła się najtrudniejszej rzeczy, bo handel ludźmi, czyli przemyt jest w gruncie jeszcze największym biznesem w tej chwili, przypuszczalnie większym niż narkotyki. I w tej chwili główny nacisk pracy, które się toczą w Unii, to jest właśnie jak zrobić, żeby z tym sobie poradzić, czyli no z przemytem ludzi. No nie odpowiem pani, bo prace trwają, specjaliści się zastanawiają. Ale w którym kierunku to zmierza? Czy to w ogóle na razie jeszcze jest tyle koncepcji, że trudno powiedzieć nie, o jest? Musi być współpraca Unii Europejskiej z państwami północnej Afryki. Musi być współpraca. Znaczy, jeżeli tej współpracy nie będzie, to nie ma możliwości. Ta współpraca częściowo polega na płaceniu. No, niektórzy się oburzają, prawda, że Unia płaci na przykład, płaci Turcji za zatrzymanie. Teraz pojechała płacić Tunezji, chociaż w Tunezji władze nie są zbyt demokratyczne, a Unia proponuje im pieniądze, żeby jednak one wprowadziły kontrolę na granicach. Właśnie to jest to, kiedy mówimy o tym, żeby państwach dalej położonym, żeby oni pilnowali również swoich granic, bo tam przemyt ludzi zaczyna się nie na wybrzeżu. Przemyt ludzi zaczyna się w głębokiej Afryce i stamtąd się ludzi transportuje. I albo te państwa się w to włączą, muszą być do tego albo namówione, albo finansowo zainteresowane, albo finansowo zainteresowane brakiem pomocy ze strony Unii, bo Unia coraz ostrzej zaczyna o tym mówić. No nie może być tak, że my w ciemno wam będziemy dawać pieniądze, a wy nie będziecie nam w ogóle w tej sprawie pomagać. Proces jest naprawdę skomplikowany i nie damy sobie rady. No bardzo trudna sprawa, bardzo trudna sprawa. Na pewno takie nazwisko jak Henry Kissinger pan kojarzy, bo to jest pokojowy laureat Nobla i wieloletni sekretarz stanu USA i on udzielił wywiadu dla telewizji Welt TV. I tam powiedział, że pytany zresztą o to, co się dzieje w Izraelu i o to, że na niemieckich ulicach po prostu wywiatują zwolennicy, sympatycy Hamasu. Wywiatują po tym, co się dzieje w Izraelu, że dochodzi tam do barbarzyństwa. W związku z tym, co powiedział Henry Kissinger, że wielkim błędem było wpuszczenie tak wielu osób o zupełnie innym pochodzeniu kulturowym i religijnym. No, dobrze powiedzieć, gorzej zrobić. I że to jest gorzka konsekwencja niemieckiej polityki azylowej. No, to mówimy właśnie o tym, że jest teraz dyskusja na temat uporządkowania całkowicie polityki azylowej, której nie ma. Nie ma europejskiej polityki czyli azylowej. Czyli to była po prostu wolna Amerykanka na dobrą sprawę. Tak jest. No, niedaleko szukać. Niedaleko szukać. Zdaje się, że polskie różne wyczyny z wizami azylowymi mieszczą się w tej wolnej Amerykance. Jarosław Kaczyński próbował to bagatelizować. Mówi, że jaka tam aferka, bo to chodzi tylko, przynajmniej prokuratura bada przypadek tam 268 wiz, czy 286, no w końcu ponad 200. To jest gra słów, ponieważ ponad 200 stwierdzono w przypadku korupcji. Natomiast wpuszczono wiele set tysięcy ludzi na wizach bądź na pozwoleniach na pracę. No, będzie łatwo sprawdzić na przykład, jeżeli ktoś dostał pozwolenie na pracę w Polsce na pół roku, znalazł się w Niemczech, za chwilę Niemcy sprawdzą mu pozwolenie na budowę, stwierdzą, na pracę i stwierdzą, że on ma pozwolenie w Polsce i go odstawią na granicę polską z powrotem, stwierdzając, że znalazł się w Niemczech nieprawidłowo. Już dzisiaj Niemcy mówią w Parlamencie Europejskim, że spodziewajcie się, że wiele tysięcy ludzi zostanie odstawionych na granicę z powrotem do Polski, bo mają papiery polskie. No nie dalej jak wczoraj to pana koledzy z Platformy Obywatelskiej dzielili się wynikami kontroli, które przeprowadzili między innymi w MSZ-cie i wynika z tego, że już po wybuchu wojny w Rosji to wydano 1714 wiz dla Rosjan. Tak, no... To są sytuacje kompletnie niezrozumiałe i nie wiadomo, dlaczego się pojawiają. Ale jeszcze wracam do wypowiedzi Kissingera. W ogóle, pani, otwarcie granic ma swoje konsekwencje. Jeżeli po wybuchu wojny na Ukrainie mieliśmy
wiwatujących Rosjan w Berlinie. Prawda? To też to jest dokładnie ta sama sytuacja. To trzeba powiedzieć, że Europa się generalnie otwarła. Otwarła się w ogóle na różne zgadnienia, przyjmując bardzo wielu różnych ludzi. Okazuje się, że w tej sytuacji, w której jesteśmy, stoimy przed zupełnie nowym sposobem zarządzania. To już jest za późno, żeby kogoś usuwać, tylko to jest pytanie, jak zreorganizować wewnętrzne przepisy i tak dalej. I czy to jest, że w ogóle jest możliwe? Czy to jest w ogóle możliwe? Ale ci, którzy są na początku tak jak my, jak zrobią miasteczko dla imigrantów, to mogą się spodziewać, że za chwilę w miasteczku będą problemy. W związku z czym jest pytanie, w jaki sposób prowadzić politykę migracyjną, relokowanie tych ludzi w całej Polsce i tak dalej. Obozy dla uchodźców to nie jest najlepsza droga, ale też... Ale jakieś ośrodki, w których się ludzi pierwsze przyjmuje, traktuje się ich godnie, sprawdza się ich pod względem, czy im się należy azyl, jeżeli przychodzą w sposób taki nielegalny, czy też należy ich odesłać z powrotem, jeżeli im się ten azyl nie należy. No, taki jest świat skonstruowany. Jeżeli ktoś ma prawo uzyskać azyl, a jak nie, to ma prawo przyjechać legalnie. Ale ma prawo ten, kto jest na przykład prześladowany albo uciekał przed wojną. No, jeżeli jest prześladowany, uciekał przed wojną, to wtedy sprawdza się go azylowo i przypuszczalnie Unia... Ale czy wszystkich można zweryfikować? No, nie da się ukryć. Wszystkich trzeba będzie weryfikować. No, ale nie każdy ma też odpowiednie dokumenty. Ale dlatego tworzy się system europejski, żeby to był jeden system, jeden bank danych, łatwa sprawdzalność, nieprzepuszczalność i tak dalej, ale do tego muszą współpracować wszyscy i mało tego no mieć... No jednak trzeba było to zrobić wcześniej. No oczywiście teraz to taki mądry Polak po szkodzie, tak? No. Ale Unia sobie... Znaczy Unia w sensie... Ja zawsze powtarzam, ta Unia to nie jest Bruksela. Unia to jest 27 państw. Unia już sobie zdaje sprawę z tego, że problem jest bardzo poważny, powoduje różne komplikacje i musi sobie z tym próbować radzić razem. Jak tego nie zrobi razem, no nie da rady. Indywidualnie nie da rady. I my też sobie nie damy rady z napływem różnych ludzi, chociażby ze strony białoruskiej. Potrzebujemy tu pomocy. Potrzebujemy pomocy innych. To, że blokujemy ten pakiet, odmawiając sobie również pomocy, to dla mnie zupełnie zaskakujące, no ale to jest czysta gra przedwyborcza. Kolejne pytanie od słuchacza. Czy popiera pan dalszą integrację i federalizację Unii? Dalszą integrację tak. Uważam, że to jest bardzo potrzebne. Tym bardziej, że są zagrożenia zewnątrz Unii. Znaczy coraz większe zagrożenia zewnątrz Unii. Trzeba być razem, trzeba się integrować. Natomiast federalizacja w takim rozumieniu... Ale co znaczy integrować? Znaczy, co miałoby się wydarzyć jeszcze w ramach tej pogłębionej integracji? No, to jest zawsze dyskusja na temat tego, które obszary zagadnienia będą wspólne, a które będziemy robili osobno. No, klasyczny przykład. I granice. Prawda? Jeżeli stwarzamy wspólny system azylowo-wizowy, to się bardziej integrujemy. Jeżeli wprowadzamy system bezpieczeństwa, znaczy proszę zwrócić uwagę, to jest kwestia również w stosunku do Ukrainy. Albo robimy coś razem, albo nie. Albo robimy amunicję. Tak ostatnio mamy takie działania. Albo nie. Albo współpracujemy przy przesyłaniu... No tak, ale na początku to jednak tym hamulcowym to były Niemcy, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy. To tak. Trzeba też powiedzieć uczciwie. Nie, to oczywiście, że tak. Dlatego mówię, że... Trzeba być realistą, trzeba pokazywać, że każde państwo w Unii ma różne interesy. Mało tego, zależy od tego, kto rządzi jeszcze w tym państwie, prawda? To taką, jeżeli pozwoli, można anegdotycznie dla słuchaczy powiedzieć, jeżeli premier Morawiecki zaatakował, czy tam Kaczyński zaatakowali Manfreda Webera z CDU, to rząd niemiecki się bardzo ucieszył, ponieważ Manfred Weber jest największym przeciwnikiem rządu niemieckiego, ponieważ jest z opozycji. W związku z czym, jeżeli ktoś myślał, że to jest atak na Niemców, to się to nieco pomylił, ponieważ to jest politycznie bardziej skomplikowane. Wspólny system wizowy, wspólna pomoc dla Ukrainy, wspólne zaciąganie kredytów. Dlatego tak też jak pan, funduszu odbudowy. No oczywiście, pan minister Ziobro jest przeciwko. Dlaczego? Bo uważa, że wspólne zaciągnięcie kredytów wzmacnia Unię. Zlepi tego kredytu, żeby nie było. To trochę tak jak małżeństwo bierze jednak kredyt na tak mieszkanie, jest. No to ten związek spaja jednak. No. Absolutnie. I to, że zaciągamy kredyt, mało tego, zaciągamy następne kredyty dla Ukrainy, to absolutnie wewnętrznie spaja. Mało tego, no strefa euro się poszerza. Bo to już nie tylko Chorwacja, ale jeszcze za chwilę Rumunia, Bułgaria, to też musi spoić. Mało tego, rozmowy na temat przyszłego przyjęcia Ukrainy też będą wymagały większej integracji wewnętrznej, bo trzeba sobie dać radę z zupełnie nowym wyzwaniem. Także ja jestem zwolennikiem tego typu działania. Co do federalizacji, to jest idea, która gdzieś krąży w powietrzu. Ona trochę tak zahacza o jakieś wspólne państwo, o jakieś... To moim zdaniem to jest nierealne, ponieważ nikt tak naprawdę tego nie chce. Znaczy nikt z państw członkowskich nie chce iść w kierunku pełnej federalizacji czy tej częściowej. Natomiast wzmocnienie Unii absolutnie tak. Ryzyko prawdziwe jest takie, że Unia się zacznie wzmacniać częściami.
To znaczy, że tak jak ostatni dokument francusko-niemiecki napisany przez ekspertów, najwyższy czas się podzielić na tych, którzy chcą bardziej się integrować i mniej integrować. Czyli Europa dwóch prędkości. Tak, stary pomysł wracający w tej chwili, w szczególności w świetle przyjęcia nowych. Prawda? I w związku z czym i za chwilę ktoś zapyta Polskę, no i gdzie chcecie być? Znaczy chcecie być wśród tych, którzy się bardziej integrują, którzy będą mieli swoje interesy. Czy też wśród tych, którzy się dystansują. No i dostaniecie pieniądze na coś tam, prawda? Ale w gruncie rzeczy nie będziecie się liczyć tej rozgrywce. I ja jestem zwolennikiem jednak wspólnej Europy zintegrowanej, ale przy zachowaniu racjonalnego podejścia, znaczy takiego właśnie, że musimy dbać o polskie interesy. Dla nas silna Unia jest po prostu korzystniejsza. A czy obawia się pan wejścia Konfederacji do Parlamentu Europejskiego w przyszłorocznych wyborach? To zależy, ilu by... Pewnie większej reprezentacji, chyba o to chodziło w tej... Bo tam chyba jakaś... Była reprezentacja. Ale taka niewielka. Niewielka. Skromna, o. Ale głośna, ponieważ pan poseł Korwin-Mikke, jak przemawiał, to przemawiał w sposób typowy dla siebie w Parlamencie Europejskim. To, co mówił o kobietach, to, co mówił o uchodźcach, to było dosyć szokujące. Dostawał za każdym razem karę finansową za każdą wypowiedź. Czy też tam takie lansował pomysły generalnie, że kobiety nie powinny mieć praw wyborczych albo najlepiej dopiero po 55 roku życia? Tak, tak. I jeszcze barwniej. Ja nie chciałbym robić reklamy, ale zawsze każdą wypowiedź kończył sformułowaniem: Unię Europejską należy zniszczyć. To było takie charakterystyczne. Ale można było tam zarabiać. No to już jest inna kwestia, natomiast muszę powiedzieć, że także to się mieściło w pewnym marginesie tego typu przykładów niegroźnych w Parlamencie Europejskim. Natomiast jeżeli Konfederacja będzie, jeżeli będzie w niewielkiej ilości, będzie się tam zła, no nie będzie się specjalnie różniła od skrajnej prawicy czy skrajnej lewicy. To, tam są takie przykłady antyeuropejskie. Być może w następnej kadencji w Parlamencie więcej będzie eurosceptyków niż dzisiaj. To jest tego typu zagrożenie, co tylko spowoduje większą integrację środowisk proeuropejskich. I jeszcze jedno pytanie. Czy reportaż braci Sekielskich na temat skoków z premierą w piątek, jutro, przed wyborami, 13, nie skonsoliduje wyborców Prawa i Sprawiedliwości tak samo jak przed poprzednimi wyborami, gdzie bracia Sekielscy wpuścili bardzo mocny reportaż na temat pedofilii w Kościele? Z całą odpowiedzialnością odpowiadam: nie wiem. Nie wiem, ponieważ zależy od tego, jaki to będzie reportaż i jak on będzie wyglądał i jaką będzie miał moc taką oddziaływania. Zawsze jest bardzo duże ryzyko, że jeżeli się przekroczy pewną granicę, to może skonsolidować to środowisko. Co prawda ostatnie afery tam z generałami i tak dalej już trochę zmieniły jakby pejzaż. Natomiast nie wiem, ja bardzo cenię braci Sekielskich, także to nie chciałbym tu czegoś, co by zabrzmiało negatywnie. Natomiast mam nadzieję, że ten reportaż jest tak zrobiony, że pokazuje po prostu prawdę, taką prawdę czystą, która będzie miała znaczenie na przyszłość, nie tylko do wyborów. Jak pani widzi, odpowiadam bardzo ostro. No tak, powiedziałabym dyplomatycznie bardzo. A czy jeszcze raz będzie pan ubiegał o euromandat, czy już... Nie, już nie, już nie. To już ostatnia kadencja, To jest ostatnia kadencja, 20 lat w parlamencie. Uważam, że jest czas dla następnych, żeby tam weszli, działali i tak dalej. I tak pani mnie wcześniej pytała, to mnie zupełnie nie męczy, bardzo mnie to ciekawi, bardzo mnie to jest super sprawa. Mam nadzieję, że będę w sprawach europejskich doradzał, nie doradzał, zobaczymy co będzie. Natomiast z czynnej polityki chcę odejść. I to jest ważne w polityce, że to ja sam podejmuję takie decyzje. To na pewno ogromne doświadczenie, jakby nie patrzeć. Jan Olbrycht, europoseł Platformy Obywatelskiej, był z nami. Dziękuję bardzo i udanych, nie wiem, to jeszcze obrad, paneli i tak dalej na Europejskim Forum Nowych Idei. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.